Niezwyczajne zwyczaje wielkanocne. Na początku przypomnijmy, co to jest zwyczaj. Słownik języka polskiego jako zwyczaj rozumie powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach. Gdy to już wiemy, warto zapytać, czy praktykowanie ludowych tradycji związanych z obchodem świąt Zmartwychwstania Chrystusa ma jakiś głębszy sens? Szkoda by było podejmować tak wiele starań tylko po to, by ślepo podążać za innymi. Dlatego zastanówmy się, co poszczególne zwyczaje wielkanocne wnoszą do naszego życia duchowego. Święconka często jest mylona z rewią mody koszyczków wiklinowych. Jej głębszy sens polega na przypomnieniu symboliki świąt oraz podkreśleniu, że obchody Wielkiej Nocy nie kończą się mszą w kościele. Radość ze zmartwychwstania Jezusa trzeba przeżywać dalej, przy rodzinnym stole w domu. Śniadanie wielkanocne nie jest więc tylko zwykłym, ale dobrze przygotowanym posiłkiem. Wraz z rozłożeniem na stole różnych elementów święconki przypominamy sobie najważniejsze prawdy naszej wiary. Kładziemy jajko, symbol nowego życia, zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Kiedyś zabraniano jedzenia go przez cały okres Wielkiego Postu. Jajka pojawiały się na stole ponownie dopiero na Wielkanoc. Warto się tutaj zastanowić, po co uderzamy się nimi w niedzielny poranek? Może po to, by przypomnieć, że tak jak spod skorupy wychodzi pisk, tak spod głazu grobowego wyszedł zmartwychwstały Chrystus. Kolejny składnik święconki, chleb, symbolizuje ciało Chrystusa. Święcimy go na pamiątkę chleba, którym Jezus karmił apostołów po zmartwychwstaniu. Baranek to wspomnienie tamtej niezapomnianej Paschy. Sam Jezus jest dla nas barankiem. Ten symbol przypomina nam o tym, że nasze korzenie tkwią w Starym Testamencie. Mięso i wędliny, znak, że skończył się post. Chrzan, symbol przemiany, goryczy męki pańskiej i śmierci na słodycz zmartwychwstania. Masło, oznaka dobrobytu. Skoro skończył się post, to trzeba przecież poświętować. To chyba wszystko. Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj treści pomogą Ci lepiej przeżyć najważniejsze święta wiary katolickiej. www.ewangelizuj.pl, portal zachęcający do przemyśleń.